tym tempie, panie Czarnek, to pan tu będzie okupował tą ulicę. Szanowny panie pośle, szanowny panie... Panie pośle, poproszę na chwilkę tutaj. Panie pośle, panie pośle, panie pośle, pan coś powiedział do mnie, ja chciałam teraz powiedzieć coś do pana. Szanowny panie pośle, bardzo żałuję, że w ten sposób się pan zachowuje. Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu.